W ostatnim filmie rozmawialiśmy o różnych sposobach reprezentacji tendencji centralnej, albo mówiąc inaczej, średniej, określonego zbioru danych. W tym filmie pójdziemy trochę dalej tym samym tropem i postaramy się zrozumieć pojęcie rozrzucenia albo rozproszenia danych. Powiedzmy, że nasz pierwszy zbiór danych jest taki: minus 10, 0, 10, 20, 30. I drugi zbiór danych? 8, 9, 10, 11, 12. Na początek obliczmy dla obydwu tych zbiorów średnią, średnią arytmetyczną. Kiedy zagłębicie się bardziej w statystykę, dowiecie się więcej o wybieraniu małej reprezentacyjnej próbki, albo próby, z dużej populacji. Ale populacja i próbkowanie to tematy na przyszłość. W tym przypadku zakładamy, że ten zbiór danych to nasza cała populacja. Wszystkie dane, jakie mamy, to właśnie te pięć liczb. I że nie musimy wybierać z jakiegoś dużego, na przykład wielotysięcznego zbioru pięciu pojedynczych danych. Mamy pięć liczb i bierzemy do badania statystycznego wszystko co mamy. Wszystkie te pięć liczb. Tak samo tutaj. Te pięć liczb to nasza cała populacja. Populacja numer 1 i populacja numer dwa. I obliczymy średnią całej populacji. Ale nie mieszajmy za dużo. W przyszłości będą przypadki, w których nie będziemy mieli danych z całej populacji, będziemy mieli tylko przykładowe dane, będziemy mieli tylko część danych, będziemy mieli próbki z całej populacji, wybrane w taki czy inny sposób. I będziemy musieli umieć na podstawie tych próbek oszacować pewne zjawiska dotyczące całej populacji. Ale teraz nie będziemy się tym zajmować, to są tematy na przyszłość. Średnia z populacji, średnia arytmetyczna tego zbioru danych, to minus 10 plus 0 plus 10 plus 20 plus 30, podzielone przez, mamy 5 liczb, 5 danych, podzielone przez 5. Ta minus 10 redukuje się 100 plus 10. 20 plus 30 to 50, podzielone przez 5 równa się 10. Teraz średnia drugiego zbioru danych. 8 plus 9. Plus 10, plus 11, plus 12 i to wszystko podzielone przez 5. I takie działanie można potraktować następująco: 8 plus 12 to 20, 9 plus 11 to również 20, razem 40 i ta dziesiątka, czyli razem 50, czyli tak samo jak w pierwszym zbiorze danych: 50 przez 5 równa się również 10. Obydwie populacje mają dokładnie taką samą średnią, albo jeżeli słowo populacja nie do końca Wam pasuje, to w obydwu zbiorach danych średnia arytmetyczna jest dokładnie taka sama. Suma tych wyrazów podzielona przez liczbę tych wyrazów, czyli przez 5, daje w wyniku 10, i suma tych wyrazów podzielona przez ich liczbę, czyli przez 5, daje również w wyniku 10. Średnie są dokładnie takie same, ale widać z daleka, że te dwa zbiory danych zdecydowanie się od siebie różnią. Jeżeli spojrzymy tylko na średnią, to można by pomyśleć, że obydwa te zbiory są bardzo podobne. Ale jeżeli spojrzymy bezpośrednio na dane, a nie na obliczoną na ich podstawie średnią, to widać co innego. Widać na przykład, że te wszystkie liczby są usytuowane dosyć blisko dziesiątki. Najbardziej oddalone od dziesiątki liczba jest oddalona o 2. Tak samo największa liczba w tym zbiorze również jest oddalona od dziesiątki tylko o 2. W pierwszym zbiorze liczby są bardziej oddalone od dziesiątki. Nawet liczby najbliższe względem dziesiątki są oddalone od niej aż o 10, a najdalsze leżą aż o 20 od środkowej dziesiątki. Takie zjawisko określamy jako rozproszenie albo rozrzut. I możemy powiedzieć, że w lewym zbiorze dane są bardziej rozproszone, bo liczby leżą dalej od wartości średniej. W prawym zbiorze liczby leżą bliżej średniej, są mniej rozproszone. Zastanówmy się w takim razie nad sposobami określania rozproszenia: jak je zmierzyć, albo jak obliczyć? Jak określić, jak daleko liczby w takim zbiorze danych znajdują się od wartości średniej? Pierwsza i bardzo prosta myśl to tak zwany rozstęp czyli zakres od najmniejszej liczby do największej. Nie jest on zbyt często używaną miarą rozproszenia, ale jest najprostszą miarą rozproszenia. Bierzemy największą liczbę, w tym przypadku 30, i od tego odejmujemy najmniejszą liczbę, czyli w tym przypadku minus 10. Równa się 40. Dla tego zbioru danych rozstęp wynosi 40. Największa liczba w zbiorze oddalona jest od najmniejszej liczby w zbiorze o 40. W drugim zbiorze danych rozstęp wynosi Największa liczba w zbiorze, czyli 12, minus najmniejsza liczba w zbiorze, czyli 8, równa się 4. I w przypadku takich dwóch zbiorów rozstęp jest całkiem niezłą miarą rozproszenia. Widzimy, że obydwa zbiory danych mają taką samą średnią 10, ale kiedy patrzymy na rozstęp, widzimy już różnicę. Pierwszy zbiór ma zdecydowanie większy rozstęp. Te dwa zbiory bardzo się różnią. Dane w pierwszym zbiorze są zdecydowanie bardziej rozproszone. Niestety, rozstęp sam w sobie, tak jak sama średnia, nie zawsze daje pełen obraz sytuacji. Może się zdarzyć, że dwa zbiory danych mają dokładnie taki sam rozstęp, ale nie do końca mają taki sam rozkład. Różnią się umiejscowieniem poszczególnych liczb. Natomiast miara rozproszenia, którą na pewno będziecie w statystyce często spotykać, nazywa się wariancja, chociaż w sumie w tym wideo chcemy zająć się odchyleniem standardowym. Odchylenie standardowe jest chyba najczęściej stosowaną miarą rozproszenia danych. Ale odchylenie standardowe jest bardzo ściśle związane z wariancją. Mówimy tu o wariancji dla całej danej populacji. Zakładamy, że nasze dane to cała populacja, że jesteśmy w stanie zbadać całą populację, że nie musimy próbkować, nie musimy wybierać tylko części danych. Symbolem tak pojętej wariancji jest mała grecka litera sigma do kwadratu. A sama litera sigma, mała sigma oznacza właśnie odchylenie standardowe dla danej populacji. Tak są te dwie wielkości powiązane ze sobą, ale o tym innym razem. Definicja wariancji jest następująca. Bierzemy po kolei każdą z liczb, każdą z danych, znajdujemy różnicę pomiędzy nią a średnią i podnosimy tę różnicę do kwadratu. Na koniec obliczamy średnią ze wszystkich tych kwadratów. I gotowe. Może brzmi to skomplikowanie, ale zrobimy to zaraz krok po kroku i zobaczycie, że sprawa jest prostsza niż się wydaje. No to po kolei. Średnia dla pierwszego zbioru wynosi 10. Bierzemy pierwszą liczbę, czyli minus 10, i odejmujemy średnią. I całość podnosimy do kwadratu. Podniesienie do kwadratu powoduje, że wszystkie wartości są dodatnie. Nie będziemy mieli tu żadnych minusów. To samo zrobimy z drugą liczbą. Dodać 0. Minus 10 minus wartość średniej, ta dziesiątka i ta dziesiątka to średnia, to ta dziesiątka, i do potęgi drugiej. Dodać 10 minus 10 do kwadratu, to ta dziesiątka, która leży w środku zbioru. Dodać 20 minus 10 do kwadratu, dodać 30 minus 10 do kwadratu. No, i prawie gotowe. Mamy pięć różnic pomiędzy każdą z liczb i średnią podniesionych do kwadratu. Każda z tych dziesiątek to średnia. Te liczby na początku każdego nawiasu to wartości danych z naszego zbioru. Teraz chcemy obliczyć średnią z tych pięciu kwadratów odległości odległości każdej z danych od średniej w zbiorze. Czyli dodajemy je i dzielimy przez ich liczbę czyli przez pięć bo tyle mamy danych w zbiorze. Obliczamy średnią z kwadratów różnic. Kiedy słyszycie taką słowną definicję wariancji, to pewnie brzmi ona dosyć skomplikowanie, ale kiedy ją wykonujemy na przykładzie, to okazuje się to dosyć proste. Bierzemy po kolei każdą z liczb, obliczamy jej odległość od średniej, podnosimy do kwadratu i obliczamy z tych kwadratów średnią, czyli dodajemy je i dzielimy przez ich liczbę. W tym przypadku dzielimy przez 5. Ile to będzie? Minus 10 minus 10 to minus 20, do kwadratu to 400, 0 minus 10 to minus 10, do kwadratu to 100 plus 100, 10 minus 10 to 0, do kwadratu to 0, 20 minus 10 to 10 i do kwadratu to 100, plus 30 minus 10 to 20, do kwadratu to 400. I wszystko to dzielimy przez 5. 400 plus 100 to 500. Plus 500 to razem 1000 podzielone przez 5 to się równa 200. Czyli dla pierwszego zbioru wariancja wynosi 200. Taka jest miara rozrzutu danych. Porównajmy to teraz z miarą rozrzutu danych w drugim, mniej rozproszonym zbiorze. Średnią już znamy wynosi tak jak dla pierwszego zbioru 10, czyli wariancja dla drugiego zbioru równa się 8 minus 10 do kwadratu. Dodać 9 minus 10 do kwadratu. Dodać 10 minus 10 do kwadratu. Dodać 11 minus 10 do kwadratu, dodać 12 minus 10 do kwadratu. Pamiętajcie, że zawsze najpierw trzeba obliczyć wartość średniej. To pierwsza rzecz potrzebna do obliczenia wariancji. Podzielone przez 1, 2, 3, 4, 5 przez 5. Mamy 5 kwadratów różnic. To się równa 8 minus 10 to 2 do kwadratu to plus 4, 9 minus 10 to 1 do kwadratu to plus 1, 10 minus 10 to 0 do kwadratu 0, 11 minus 10 to 1 do kwadratu to 1, 12 minus 10 to 2 do kwadratu 4. Podzielone przez 5 to się równa 10 podzielone przez 5. To się równa 2. Wariancja dla drugiego zbioru, mniej rozproszonego, jest zdecydowanie mniejsza. Wynosi tylko 2. I to nam daje pojęcie o rozproszeniu danych. O tym, jak daleko leżą średnio od wartości średniej z całego zbioru. Widać na podstawie wariancji, że prawy zbiór jest zdecydowanie mniej rozproszony niż lewy zbiór. Ale problem z wariancją jest taki, że jest to liczba dosyć umowna. Wariancja, jak pewnie wiecie, nie występuje w naturze, została wymyślona przez ludzi. Cały ten sposób określania rozrzutu danych, średnia, odległość od średniej, kwadrat, jest raz średnia. Powiedzmy, że nasz zbiór danych to zbiór odległości, że te liczby to odległości w metrach. Minus 10 metrów, 0 metrów i tak dalej. Tak samo w drugim zbiorze, 8 metrów, 9 metrów i tak dalej. Jeżeli podniesiemy różnicę odległości do kwadratu, to otrzymamy metry kwadratowe. Trochę dziwnie wygląda mierzenie rozproszenia, czyli w sumie mierzenie odległości w metrach kwadratowych. I dlatego większość ludzi woli mierzyć rozproszenie danych przy pomocy właśnie odchylenia standardowego. A odchylenie standardowe to pierwiastek kwadratowy z wariancji czyli pierwiastek kwadratowy z sigma kwadrat. I oznaczamy odchylenie standardowe symbolem sigma małą grecką literą sigma. I ponieważ obliczyliśmy wcześniej wariancję, to możemy bardzo łatwo dla obydwu tych zbiorów obliczyć odchylenie standardowe. Wystarczy, że wyciągniemy pierwiastek kwadratowy. Dla pierwszego zbioru danych równa się pierwiastek kwadratowy z 200. 200 to 100 razy 2, czyli to się równa 10 pierwiastków z 2. Dla drugiego zbioru danych odchylenie standardowe równe jest pierwiastek kwadratowy z wariancji, czyli pierwiastek kwadratowy z 2, czyli odchylenie standardowe dla pierwszego zbioru danych jest 10 razy większe niż dla drugiego zbioru danych. 10 pierwiastków z dwóch jest 10 razy większe niż pierwiastek z dwóch. Zaraz przekonamy się, czy ma to więcej sensu niż w przypadku wariancji. Przypomnijmy sobie, jak obliczyliśmy odchylenie. Najpierw obliczyliśmy wariancję, dla każdej liczby ze zbioru sprawdziliśmy, jak daleko leży od wartości średniej, podnieśliśmy te różnice do kwadratu, potem obliczyliśmy średnią z kwadratów tych różnic, z tego wyciągnęliśmy pierwiastek kwadratowy, w sumie głównie po to, żeby jednostki się bardziej zgadzały, i wynik tych wszystkich obliczeń jest taki, że odchylenie standardowe dla pierwszego zbioru jest dziesięciokrotnie większe niż dla drugiego zbioru. No to przyjrzyjmy się jeszcze raz. Danym w obydwu zbiorach. Ten zbiór ma 10 razy większe odchylenie standardowe. I nawet intuicyjnie widać, że ma to sens. Obydwa zbiory mają w środku dziesiątkę, ale jak spojrzymy na pozostałe liczby, to dziewiątka jest odległa o jeden od średniej. A w tym zbiorze kolejna liczba w lewo od średniej, czyli od dziesiątki, czyli 0, jest odległe od średniej o 10. Leży 10 razy dalej. Ósemka leży o 2 od średniej, a ta liczba leży o 20 od średniej. Te liczby leżą średnio 10-krotnie dalej od średniej, czyli od dziesiątki, niż te liczby. I dla mnie osobiście odchylenie standardowe jest bardzo, bardzo sensowną miarą tego, jak daleko średnio leżą dane w określonym zbiorze. Od wartości średniej, w tym przypadku od dziesiątki, jak bardzo są rozrzucone albo rozproszone.